trochę szydło, bo ona mówiła, że kamienników to było państwo takie. Bo ta odważyła się opublikować kompromitujące kamienikupa, że to państwo było takie. To za waszych rządów podległe wam służby najbardziej naruszały wolność, o której z taką ufnością cię rozwodzicie. To za waszych rządów. Świadkowie Jehowy się przejmują, co tam gadają, przecież wiadomo, że motło gada głupoty. Specjalną grupę Biura Spraw Wewnętrznych Policji. I mimo to żaden z ministrów spraw wewnętrznych rządu Platformy przecież wiadomo, nie podał się do dymisji. Że motło. Jeśli mówimy o standardach państwa Platformy, to przypomnę tylko gada głupoty. Sprawę Antykomora. Pamiętacie zapewne państwo. Wtedy wyłamaliście wolność słowa. Dzisiaj z kolei gwałcicie wolność zgromadzeń, nie pozwalając ludziom modlić się za swoich zmarłych. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, również waszych politycznych przyjaciół. Że szydło nie da się. Wprost przyznają, że ich celem jest łamanie prawa. Na trasie legalnego zgromadzenia pojawiają się nielegalne blokady. Wyszło im z worka. A Mariusz Błaszczak na bezprawie nie pozwala. Polska musi być państwem prawa i dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie powrotu do łamania prawa i gwałcenia wolności obywatelskich, jak to miało miejsce za czasów rządów koalicji PO i PSL. Waszym sposobem na rządzenie były rozliczne prowokacje. Te prowokacje, które również było tutaj, już o tym, była o tym mowa. Między innymi mogliśmy dowiedzieć się o nich ze słynnej już rozmowy pani minister Bieńkowskiej i pana Wojtunika, który wprost rozmawiali o tym, co należy i w jaki sposób ministrowie działali. Ja przypomnę te słowo. Pan Wojtunik mówił wprost, poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, z takiego. Na co pani Bieńkowska odpowiada, taką koncepcję, tak, tak. To jak to było z tą budką pod ambasadą? To była taka koncepcja ministra na rządzenie polską policją? To była koncepcja na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, urządzanie prowokacji, podpalanie budek, a może właśnie używanie policji wtedy, kiedy strajkowali górnicy czy rolnicy w zachodniopomorskim. Jak to było wtedy? A może na koniec usłyszymy o skandalu, jakim była gwiazdka generalska dla pana Janickiego przyznana po tragedii smoleńskiej. Panie przewodniczący, czekamy na odpowiedź. W tej konkretnej sprawie tragicznej śmierci we Wrocławiu konsekwencje zostały wyciągnięte wobec odpowiedzialnych za to zdarzenie. Czy za późno? Być może tak. Ale nie można było postąpić inaczej, chcąc przestrzegać procedur. Policja i prokuratura zadziałały zgodnie z nimi. Jednak okazały się one niewystarczające, pojawiły się błędy, stąd gdy tylko je pokazano, natychmiast były decyzje o dymisji. Podjęto też działania, by takich wydarzeń nie było, by procedury były odpowiednie. I to pierwszy temat, była to wypowiedź w dzisiejszym parlamencie pani premier Beaty Szydło. Za chwilę kolejny temat w audycji Aktualności Dnia. Także Szydło występowała dzisiaj.